Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej części przechodzimy już do spraw bardziej konkretnych. Zajmiemy się w tej chwili samym ołtarzem, jego usytuowaniem i całym, że tak powiem, oprzyrządowaniem, jakie towarzyszy mszy świętej. Ołtarz, jak wiemy, jest zawsze umieszczony w prezbiterium. Ołtarz, miejsce, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Prezbiterium oddzielone jest zazwyczaj w dzisiejszych kościołach, jeszcze starych, bo w nowych to różnie, od reszty świątyni balaskami, więc taką przegrodą, przy której można przyjmować komunię świętą. Ołtarz zasadniczo powinien stać nieco wyżej niż reszta świątyni. Przynajmniej powinien posiadać choć 3 stopnie. To będzie ważne, gdy będziemy mówili później o przebiegu liturgii. Ołtarz wcale nie musi być przy ścianie, jak wiemy, nieraz widzimy w świątyniach barokowych, późniejszych, ołtarz usytuowany przy ścianie. Na środku ołtarza powinien stać krzyż. Widzimy w Bazylice Świętego Piotra papieża sprawującego liturgię zawsze twarzą ku ludziom. To nie jest tak, że do soboru papież stał po drugiej stronie ołtarza. Stał zawsze w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że w liturgii starożytnej, liturgii chrześcijan, istotne było w czasie liturgii patrzenie na wschód. Miała ona zawsze swój wymiar taki, powiedzmy, paruzyjny. Bardzo mocno podkreślano oczekiwanie na powtórne przyjście Pana. Dlatego kapłan zawsze sprawował liturgię twarzą ku wschodowi. Nawet dlatego właśnie w Bazylice Świętego Piotra, która stoi, jest usytuowana tak, że ołtarz znajduje się po zachodniej stronie, więc żeby kapłan mógł patrzeć, celebrans ku wschodowi, stoi z drugiej strony ołtarza, patrząc w kierunku ludu. Ale w dawnych wiekach na modlitwę eucharystyczną, na sam moment konsekracji, również wierni odwracali się ku wschodowi, a więc plecami do celebransa. To może nas trochę dziwić, że moment konsekracji nie był takim absorbującym dla nich, bardziej niż to podkreślenie, że oczekują Pana, który przychodzi. Dlatego liturgia starożytna w formie nadzwyczajnej nie wymaga, żeby ołtarz był koniecznie przy ścianie. Papież Benedykt XVI w swojej książce Duch Liturgii proponuje, aby tam, gdzie świątynie już są tak usytuowane, że nie da się patrzeć na wschód, wymagałoby to jakichś remontów, przebudowy takiej czy innej, że wystarczy wtedy na ołtarzu postawić krzyż. Krzyż jest też symbolem wschodu. Patrzymy wtedy wszyscy na Pana i wierni, i celebrans. To jest istotne, żebyśmy w liturgii nie byli aktorami, żebyśmy nie przedstawiali czegokolwiek. To często grozić może celebransowi. Dlatego wierni powinni mieć punkt odniesienia, którym jest krzyż, i ten punkt odniesienia powinien mieć też celebrans. Krzyż na ołtarzu powinien być ustawiony zawsze pasyjką, figurą Chrystusa ku celebransowi. To jest zasadnicze. Nie można, jak widziałem kiedyś, krzyż miał 2 pasyjki, z przodu i z tyłu, także wszyscy mieli pasyjkę, i wierni, i kapłan. Krzyż jest symbolem wschodu, więc on stoi, zajmuje wtedy na ołtarzu centralne miejsce, najważniejsze. Powinien być wyeksponowany, widoczny, nie malutki krzyżyk, ale duży krzyż, który przyciąga uwagę. Wtedy jesteśmy pod krzyżem Chrystusa.
Obok na ołtarzu stawiamy zazwyczaj kielich. Kielich jest przykryty welonem. Na kielichu, jeszcze będziemy o tym mówili, jest bursa z korporałem. Kielich zajmuje zawsze centralne miejsce na ołtarzu. Po prawej zaś stronie ołtarza stoi mszał. Natomiast za kielichem i mszałem mamy trzy tablice. Te tablice mają pomóc w sprawnym sprawowaniu liturgii mszy świętej. Na głównej tablicy są części te najpotrzebniejsze, więc chwała na wysokości Bogu, wierzę w jednego Boga, modlitwy kapłana przed Ewangelią, przy ofiarowaniu chleba, wina i potem modlitwy proszące Trójcę Świętą o przyjęcie darów po ofiarowaniu i pod koniec mszy świętej. Po prawej stronie znajduje się tablica, w której znajduje się psalm, który odmawia kapłan przy obmyciu rąk i przy błogosławieniu wody. Natomiast po lewej stronie jest tablica z Ewangelią świętego Jana Ewangelisty. Zawiera ona prolog, który czyta się po każdej mszy świętej jako taki epilog całego zdarzenia zbawczego. To są te główne elementy ołtarza, które winniśmy znać i rozumieć. Oczywiście zawsze na ołtarzu znajdują się świece. Świec powinno być 6. Jeżeli odprawia biskup, to dostawia się jeszcze 7. Natomiast w mszach recytowanych, czytanych, świecą się 2 świece. Przy mszach uroczystych wszystkie. Warto jeszcze wiedzieć o jednym, mianowicie przy liturgii mówimy o stronach. Mamy 2 strony przy ołtarzu. Stronę północną i stronę południową. Tak się uformowała liturgia, tak w trakcie rozwoju doszło do tego momentu, że przy stronie prawej czyta się lekcje, przy stronie lewej czyta się Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli były świątynie ustawione ku wschodowi, po prawej swej stronie kapłan zazwyczaj miał południe, a więc tereny jako tako już schrystianizowane. Tam więc tym ludom chrześcijańskim, ochrzczonym, należało czytać listy apostolskie, które były już rozwinięciem wiary. Więc dlatego po prawej stronie, czyli południowej, czytano listy apostolskie i czyta się do dzisiaj. Po lewej stronie, która była ku północy, czyta się Ewangelię na znak, to z czasów, gdy jeszcze Europa była pogańska, że trzeba ku północy nieść Ewangelię, trzeba ją dopiero głosić. Dlatego Ewangelia była głoszona po tej po lewej stronie, czyli północnej stronie ołtarza. I tak zostało, i tak do dzisiaj się mówi. Nie mówimy po prawej stronie ołtarza, po lewej, tylko strona południowa, strona północna. Ta dla chrześcijan, dla umacniania ich wierze i ta dla głoszenia poganom. Po to też może i dzisiaj, żebyśmy pamiętali, że mamy Ewangelię nadal obowiązek głosić. To tyle tytułem tego wstępu związanego z ołtarzem. Ciąg dalszy nastąpi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.